Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Syp źle nas potraktował w ostatnim odcinku. Trzeba iść po kluczyk, który tam właśnie spadł. Tylko teraz tak, którym to się wychodziło? Tu zapewne. No właśnie, do schodów, dokładnie. Oznaczenie pierwszorzędne. Dużo baterii. A jakiś świr się też może czaić gdzieś za zakrętem. Zawsze może jest taka ewentualność. Dobra. Okej, ale chyba to w dobrym kierunku idę, nie? Czy nie? Kurczę! No na dół, no przecież on syp prowadził na dół, no to tam się muszę udać, ale... Czy na pewno? Ale dobra. Zobaczymy, jeżeli tam się bezbłędnie mi uda zeskoczyć, no to chyba o to chodzi. Ale jeszcze tu mogę rzucić okiem? Nie. No dobra, no to na dół. Te pędy w podskokach, skok! Ładnie. Nie, co nie był hamujący Miles. Co by próbował wyhamować po skoku. Jeszcze niżej. Okej. Okay. Już schodzi to do samiuśkiego piekła, do samiuśkiego. Nie, tutaj Miles nie chce wciągać brzucha. Tam nie pójdziemy. Okej, okay, creepy. As fuck. Cholernie creepy. Dobra, wiecie co, to baterie zmienię. Się boję, że podczas jednej z takich zmian, kiedy zacznę znowu mieć jakąkolwiek wizję, znaczy, że będę coś widział, to... O, shit. Jak w Blair Witch Project na samym końcu. Tak jakby. Dobra, daj te papiery. Czemu tam. No, że myślałem, że tylko z tamtej strony mogę podnieść. To by było mega słabe. Dobra, a nie obrażcie się, ale nie będę w jego towarzystwie czytał, okej? Okay? Wyjdziemy sobie stąd, delikatnie, cichutko. Nie zważając na te... krzyki wszelakie. Jakby kogoś zamurowali w ścianę. Dobra. Nie. No ale co, tylko dokumenty? Gdzie jest kolej ze sypu? Dobra, przeczytajmy. Fragment projektu Paperclip. Spinasz do papieru. Odnośnie ujawnienia nazistowskich zbrodni wojennych. Oj, Niemcy. Po pierwsze, Paperclip zapewnia środki przejęcia usług zagranicznych specjalistów do określonych zadań w służbach technicznych Departamentu Armii, Marynarki i Sił Powietrznych. Projekt 63 zakłada spowodowanie strat u wroga, a ewentualne bezpośrednie korzyści nie są celem samym w sobie. Zamierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych określonym wybitnym niemieckim i austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczyć oni swoich usług naszym potencjalnym wrogom. No i proszę bardzo, i macie projekt War Rider dziejący się w Ameryce. Właśnie za sprawą tego. Dobra, ale sobie tu nic nie było? A w ogóle on może mnie zacząć gonić? No nie, kurde, ten kolej zesypu. Coś. Nie, tylko on. Cały czas tam. Chyba coś sobie chrupał. Dobra. Trochę ciemno, ale widzę chyba wyjście. Aha. A tu jest już typowo ciemno. O kurde. Poruszenie się tutaj nie będzie należało do najłatwiejszych. Dobra, to teraz tak. Gdzie? Skoro tam niżej nie mogę. Tu? Jak? Laundry, tak. A dobra, ten cały czas tam stoi. Backtracking, dobra. Ja tu schody, ale może jednak tu. Aha. Jezus, nie za mną. Co jest grane? Ej, bateria. Zamiast kredy. Spoko. Co? Ukryć? Kto tu się skrada razem ze mną? Ja słyszę pikanie baterii. Ej, no co? No pusto. Póki co. Laundry this way. Ale w tej ciemności chyba oddycha ktoś więcej niż tylko Miles. Albo to jest moje mylne wrażenie. Gdzie ja idę?
Okej, idę dobrze. Bardzo dobrze idę. Dobra, spokój. Laundry room. Nic mnie tutaj złego nie czeka, nie? Mam tylko kluczyk wyciągnąć. No. Klucz do drugiego piętra, czyli co? Emancypowany. Aha. Co tu? No tutaj na pewno się na drugie piętro nie dostanę, ale... Bateryjka? Czemu nie? Aha, dobra. Tu? No wyraźnie było napisane drugie piętro, więc... Zagęśćmy ruchy, ale teraz już będą przeciwnicy. Znaczy przeciwnicy, nawet nie. Nie można ich nazwać przeciwnikami, bo nie mogę z nimi walczyć. Biegną? Czy po prostu tak sobie wejdą tutaj? O kurde. No to się wmontowałem. Jak pięknie. Dobra, ostatnia szansa. Oj. Wejść tutaj jeszcze mogę, ale to są kible tylko. Nie, walić te kible, serio. Dobra, nie. Może jakiś papier. No. Dobra, dawaj, wszystkie kible, szybko. Gówno. Gówno. Dobra. Jeszcze go nie ma. Gdzieś tam jest. Dobra, zamknięte. Czyli tędy. Drugie piętro, czyli... Dobra, idziemy. Troszeczkę szybciej, hop. Jak najdalej od tamtych. Dobra, chyba wszystko mam. Mogę tutaj wejść. Tak jest. Interakcja. Słowo znane każdemu graczowi. Zamknijmy. Niech nie włażą lepiej za mną. Przecież mam klucze, mogę sobie otworzyć, aby co. No chyba, że tutaj kogoś spotkam. No teraz chyba troszeczkę dalej, Miles. Ale ja w ciebie wierzę. Dobra, sorry. Przypomnij mi, żebym nie pokładał nadziei w tobie już nigdy więcej. Dobra, tym razem nie zamykam. No! Ale przynajmniej tym razem się udało. Follow the blood. Stare przesłanie. Kaznodziejo. No ale zaraz gdzieś się z nim spotkamy. Pewnie. No nie, follow the blood. No to posłucham go, jak już słuchałem go wcześniej. Pana kaznodziei. Ojciec Martin, tak? No, to dalej go będę słuchał. Co tędy? Czy mówicie, że on też urządzał Assassin's Creed'y sobie? Oj. To nie jest chyba jeden z wyznawców. To jest zwykły psycholog. I mam tutaj przeskoczyć na drugą stronę, tak? Tam. Jak spadnę? Nie, niech on sobie lepiej pójdzie, niech lepiej tam idzie. Dobra, hop. O, dobra. Przynajmniej skoczna bestia dalej jest, mimo braku dwóch palców. Ale uwierzcie, jakby ta sytuacja była odwrotna, że miałby po prostu braki w palcach u stóp, to... O! To byłoby przesrane. Chyba właśnie spotkanie z duchem ominąłem. Przez to, że instynktem samozachowawczym cofnąłem się automatycznie. Do kąta. Dobra, końcówka baterii. Więc co, żebym na drugim piętrze, jak spadłem już. Nie o to chyba chodziło Milesowi. Tutaj po łóżkach może? A? Za duchem. Nie no, pięknie. Nie pochwalam twojej logiki, Miles. Ale jesteś w kondygnacji wyżej, to się liczy. Okej, tu kolejna dziura. Nie, to jest dokładnie ta sama dziura, przez którą wpadłem. Follow the blood. Okej. If you say so, skoro tak mówisz. Nie wiem, co to jest, wygląda jak oczy. Dobra, to chodźmy tędy. Dobra, mogę się pod łóżkami już ukrywać, jakby co? Cholera. No, jak to jest ciemno, przecież bez baterii bym umarł. Ze strachu. Puuu, dobra, już wolę tamto światło.
tamto, które wziąłem za oczy, niż latający Wall Rider. Dobra, ominąłbym dokumenty od mało. Dobra, które twierdzą, że... Co? Fragment dziennika Shirley Pierce, pacjentki szpitala psychiatrycznego Mount Massive, lata 1952-64. Jak mogę nie pamiętać, skąd się wzięły te rany cięte? Tak strasznie mnie bolą nawet całe dni później. Doktor Newhouse, jakaś aluzja do House'a, twierdzi, że to moja wina, bo podświadomie odrzucam hipnoterapię. Ale przecież tak bardzo chcę się czuć lepiej, nie wiem, jak mogłabym czuć coś takiego sobie zrobić. Doktor Newhouse twierdzi, że to jeden z przejawów mojej związanej z sypialnią histerii. Biedny Bruce, tak się przeze mnie męczy. Próbowałam delikatnie wypytać panią Jackson, czy miała podobne problemy ze swoim mężem, ale nie cierpi o tym rozmawiać. Jej mąż także znalazł ukojenie w młodszej kobiecie. Wiem, że doktorzy chcą dobrze, poza tym dzięki pomocy ludzi z rządu, którzy dołączyli do pracowników szpitala, jestem w najlepszych możliwych rękach. Powinnam po prostu brać tabletki, spać i mieć nadzieję na więcej przyjemnych snów. A jakim pani jest w błędzie? Biedna Shirley. Dobra, no faktycznie oddział kobiecy, jeszcze żadnej kobiety nie widzieliśmy. A jak Wall Rider jest kobietą, ten duch? To by było ok, ale raczej nie. W ogóle moment, duch mężczyzny i duch kobiety, no jest rozgraniczenie płciowe, nawet po śmierci się okazuje, niby. Przecież tak ludzie twierdzą. Dobra, ale ja tu się kręcę. Tutaj Wall Rider zasuwał. Oczywiście nie pójdziemy w tym kierunku skąd przeciął, tylko tam gdzie poleciał. Aha, dobra. Czyżby ostateczne potwierdzenie, że to był faktycznie duch? Bo nie ma jak wyjść. Oj, nie. Stop. Lie. Majest, co ty na to? Poznaję ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tu zabił. Czy kłamstwa, o których mówił, to te wszystkie brakujące akta, protokoły, inne dokumenty? To, co można tu znaleźć, przypomina agencyjne materiały rządowe. Mają ze 30 lat, może nawet więcej. To chyba program CIA o kryptonie MKUltra. Kontrola umysłu. W głowie mi huczy. Moi. No faktycznie za dużo krwi, jak na zwykłe podcięcie sobie żył, bez skutku śmiertelnego. Ej, moment, to nie ten strażnik przypadkiem tam zleciał? Nie, moment, ja jestem teraz na drugim. No właśnie, zleciał tam niżej, później jeszcze niżej, ja go zrzuciłem. Podniosłem kluczyk i w ten sposób jesteśmy tutaj. Ej, jak się zapętliły wydarzenia, no? Dobra, no ale podążamy za zadakami. Ale stop, kurde, czy tam na pewno nic nie było? Nie no, dobra, tutaj stąd przeciął duch. Dokładnie stąd. Dobra, i jest bateria, opocało się. Martwy koleś, tym lepiej. Ej, ale to też są strzałki, jak to? Kurde. Chyba, że można obejść jeden oddział dookoła. I liczyć na inne straszaki. Ej, kolejna bateria. Oj, zbliża się chyba totalny mrok. Bo teraz nie, jeszcze to nie jest totalny mrok. Jeszcze troszeczkę brakuje. Chociażby zgasić te świece. I już starczy. I już przerąbane nic nie widać. Okej, okay, są ochronne drzwi, ale jeszcze obejdźmy z tej strony mimo wszystko. Nie, nic. Dobra, żadnych dodatkowych straszaków. Nic z tej deseń. Okej. Uchylone... drzwi nie będziemy pchać, się okazuje. Nie no, ale muszę tam iść. Ojciec Martin każe. No! Nie. Ojcze, gdzie teraz? Co, tu? No chyba raczej nie. Gdzie oni są? Wyszli? Muszę chyba zrobić kółeczko. Dobra. Nie wiem, czy oni idą z dwóch stron może, czy co? Nie weź tego wackę ode mnie! No. Tylko, że naprawdę mnie zachodzą teraz z dwóch stron. No przejebane. Tutaj, ewentualnie tutaj, jakieś kółe... Nie, nawet nie kółeczko. Idą. Shit. Wokół czego ja się mogę gonić z tobą? Wokół niczego. Tak właściwie.
Dobra, tam. Idą tam? Oboje? Nie! Cholera, na pełnym speedzie. Albo nie? Dobra, teraz tak. Sorry. Nara! Nara! Nie ze mną te numery. A tu i w prawo? Tak jest. Dobra. Trzasnąć mocno. Za sobą, tu. Cholera, tutaj nie znajdę ucieczki. No ok, dobra, jest coś. I trzeba skoczyć, no. Ja ich słyszałem. Gdzie? Nie wiem gdzie. Ale dobra, pogzymy się, nie będziemy tam na dół schodzić chyba, nie? Znaczy gzyms. Wystające próchno, które w każdej chwili może się zawalić. Ale dobra, jeszcze zostają dokumenty. Jakby co? Ratuj życie. No nie, na razie to ci nie wyjdzie. Miles! Świetna robota. No, proszę, że zgubiłeś, cholera, kamerę. Ej, właśnie. Jak ja się teraz będę w ciemności poruszał? O nie, 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 nie. Tak to ja nie chcę. Dobra, kochani. Ja muszę to sobie przemyśleć, jak to ugryźć, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym, bo raczej się nie zobaczymy, tak będzie ciemno. Pozdro, cześć, hej!